Mam pewną listę osób, którym chcę się zrewanżować. Pierwszy na liście został odhaczony Mateusz Kubiszyn. W tej chwili przed czas 1 czerwca na Brice'a Kombou i pokażę mu polską gościnność. Piętnaście minut walki, zwycięstwo i koniec, dziękuję. Pas jest mój i w tej chwili ja go dzierżę. Max Bratkowicz! Pas DSF Kickboxing Challenge dał mi bardzo dużo, przede wszystkim ukształtował mnie jako zawodnika. W tej chwili czuję się pełnoprawnym mistrzem. Przechodziłem ciężką drogę w życiu, żeby być w tym miejscu, gdzie dokładnie jestem i mam zamiar cały czas tą drogą iść. Walkę 2 lata wstecz wspominam no bardzo źle. Byłem nie sobą, byłem dopiero młodym zawodnikiem, który wkracza na arenę zawodowstwa. Byłem strasznie podniecony szansą od DSF, walczyłem na takiej gali. Po prostu w pierwszych minutach walki wypaliłem się. W tej chwili zobaczcie innego Maxa, to będzie walka do innej bramki. Kocham się rewanżować i jeszcze mam jedną osobę, którą chcę stłamsić. Brice Kombou! Ja, ich will auch auf jeden Fall einen Titel für mich dann haben. Und deswegen werde ich auch der Bratkowicz auch. Bracie jest tylko mocny w gębie. To jest typowy cwaniak, który właśnie tylko potrafi dużo mówić, a nie ma zbyt dużo umiejętności. Ja mu teraz właśnie pokażę miejsce w szeregu i udowodnię, że jest tak naprawdę zerem. W ostatniej walce z Piotrem Strusem Brice zupełnie nic nie pokazał w ringu. Jedynie po walce coś tam potańczył. Ja ci pokażę taką lekcję tańca, że będziesz to pamiętał. Na tą chwilę nie interesują mnie tylko wygrane. Chcę, żeby było wielkie show i wielkie emocje, żeby każdy zapamiętał, kim jest Maksymilian Bratkowicz.